Cześć, tu Pan Belfer. Najlepszy YouTuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród YouTuberów. Witaj na kolejnej lekcji chemii. Będzie mi miło, jeśli zostawisz suba i wdusisz dzwoneczek. A jeśli to wideo będzie dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę i jakiś miły komentarz. No to zaczynamy! No to witajcie na kolejnej lekcji chemii. A dzisiaj porozmawiamy sobie na temat właściwości i zastosowania wybranych tlenków. Dowiecie się m.in. Innymi... o cicho, musimy sobie uruchomić doświadczenie. O. Dowiecie się m.in., jakie są kryteria podziału tlenków, jaki charakter chemiczny mogą mieć tlenki, jak doświadczalnie możemy określić charakter chemiczny tlenków oraz co wspólnego z tlenkami ma szkło. I jakie są jego rodzaje, właściwości i zastosowanie? Zapowiada się ciekawie, co? No to jedziemy w takim razie. Bach. Jakie są kryteria podziału tlenków? Pierwsza sprawa, zanim dojdziemy do tych kryteriów, to yy, pamiętajcie o tym, że jak spojrzycie sobie w układ okresowy, to przede wszystkim mamy te dominujące dwa kolory, niebieski i czerwony, więc głównie trzeba się skupić na, to, że, na tym, że mamy rodzaj pierwiastka chemicznego. Tak? To jest jedno z kryteriów, tak? który tworzy dany tlenek. Czyli my w tym momencie możemy sobie podzielić na tlenki, to możemy sobie ładnie napisać tlenki. Tlenki. Możemy podzielić na tlenki metali i tlenki niemetali. Żeby Wam się tutaj tak lepiej kojarzyło, to sobie tutaj weźmiemy na niebiesko metale, a na czerwono niemetale. Poczekajcie, by mi nie wyszło, to jeszcze i niemetali. I na czerwono bierzemy ładnie. Postaram się najlepiej, jak umiem. Jak widzicie nie umiem, za bardzo. Przykładem tlenku metalu, jak weźmiecie sobie układ okresowy, może być na przykład może być na przykład NA2O, tak, czyli tlenek sodu. Przykładem tlenku niemetalu może być na przykład tlenek węgla 4. Jest ok, tak? No, mamy tych metali, nie metali dosyć dużo, więc możemy tutaj kombinować. Teraz uwaga, kolejnym kryterium jest stan skupienia. I teraz stany skupienia znacie trzy. W związku z tym, tak samo tutaj, jeżeli chodzi o nasze tlenki, też będzie to działało. I mamy sobie stan stały, stan ciekły, no i stan gazowy. W stanie stałym, jako przykład, możemy sobie podać na przykład taki tlenek CAO, tlenek wapnia. Jest ok. W stanie ciekłym, no to chyba wszyscy kojarzycie. Jest taki tlenek, którego znacie nazwę już od o, maleńkości. E, mówicie na niego woda. Fachowa nazywa się on tlenek wodoru, czyli H2O. Okay. No i jest to stan ciekły. Mówimy cały, cały czas o temperaturze pokojowej, tak, jeżeli chodzi o stan skupienia. No i gazowy, tutaj też możemy posłużyć się tym samym przykładem, co wcześniej, to może być tlenek węgla 4. Tu jeszcze mógł być tlenek siarki 4, tlenek siarki 6, ale też nie chodzi o to, żebyśmy kombinowali, tylko żeby Wam powiedział, jakie są te kryteria, tak, czyli ze względu na stan skupienia, ze względu na rodzaj pierwiastka chemicznego. I tu są jeszcze inne kryteria, które Wam zaznaczyłem. Zobaczcie, mogą też być kryteria ze względu na właściwości fizyczne, czyli możemy tam zająć się stanem skupienia, rozpuszczalność. W wodzie, barwą, połyskiem, twardością, gęstością, temperaturą wrzenia i topnienia oraz przewodnictwem elektrycznym i cieplnym. To są właściwości fizyczne. Pamiętajcie, że fizyka nie wpływa na zmianę substancji, bada tą substancję taką, jaka jest, tak? a chemia zajmuje się tworzeniem nowych substancji, które wpływają na pewnego rodzaju właściwości chemiczne. Właściwości chemiczne to m.in. smak, zapach, palność, aktywność chemiczna i toksyczność. Także żebyście poczuli różnicę, co należy, jakie właściwości niektórych substancji należą do fizyki, a jakie właściwości niektórych substancji należą do chemii. Dobra, to już znacie kryterium podziału tlenków, to teraz uwaga. Z punktu widzenia chemicznego bardzo ciekawy jest ten temat. Jaki charakter chemiczny mogą mieć tlenki? I coś, co może być dla Was interesujące, to zwróćcie uwagę sobie na to, co tutaj mamy w tym nawiasie, żebyśmy sobie tutaj badali w tym naszym, na tym wykresie, że są tlenki, które wykazują charakter kwasowy. I teraz charakter kwasowy to oznacza, że będą tworzyły kwas. I teraz zobaczcie, co mają tutaj napisane, że tlenek kwasowy reaguje z wodą, wtedy na przykład właśnie tworzy kwas i reaguje z zasadami, bo z reguły kwasy reagują z zasadami, bo przeciwne się przyciąga, w chemii też, ale nie reaguje z kwasami, no bo jak coś jest kwasowe, to nie będzie reagowało z kwasami, nie? W związku z tym zapamiętajcie sobie, że takie przykłady jak SO3, czyli tlenek siarki 6, jak CO2, czyli tlenek węgla 4, to są tlenki kwasowe, z których powstają kwasy, które reagują z wodą, te tlenki reagują z wodą, reagują również z zasadami, ale nie będą reagowały z kwasami, okej. Okay. Na czerwono zaznaczyłem dlatego, że być może pamiętacie, jak wcześniej mówiliście sobie o kwasach i zasadach i były uniwersalne papierki wskaźnikowe i kwasy zaznaczało się na tych papierkach, stąd zmieniały kolor uniwersalnego papierka, na czerwony, a zasady na niebieski, czasami na zielony, w zależności co to było, tak? Za substancję. No to właśnie mamy teraz kolejną grupę, czyli tlenki zasadowe, czyli takie, z których będą powstawały zasady. Tutaj mamy zapisane. Co to jest tlenek zasadowy? Reaguje z wodą, tworząc właśnie między innymi zasadę, i z kwasami, no bo zasady reagują z kwasami ale nie reaguje z zasadami, no bo podobne z podobnym nie będzie reagowało. Przykładem takich tlenków to jest Na2O, czyli tlenek sodu, tlenek wapnia, to są najczęściej metale w układzie okresowym pierwiastków chemicznych, jak sobie będziecie patrzyli, tak, szczególnie pierwsza i druga grupa układu okresowego, to są takie mocno zasadowe tlenki. No dobra, jedziemy sobie, a tu w przypadku kwasowych to były głównie nie metale, także właśnie siarka, węgiel, fosfor, to są takie tlenki, tlenki azotu, znaczy tlenki azotu, tlenki siarki, tlenki fosforu, to będą tlenki kwasowe. Jedziemy sobie dalej. Tutaj nie mam jakby konkretnego koloru, dlatego że jak widzicie, amfoteryczny, być może po raz pierwszy słyszycie tam nazwę, tlenek amfoteryczny jest taką substancją sobie zaznaczę na zupełnie inny kolor, jak będzie pomarańczowy, to jest substancja, która wykazuje zarówno właściwości kwasowe, jak i zasadowe, słabego kwasu i słabej zasady. Dlatego zaznaczyłem to takie na niebiesko czerwono, żeby wam się kojarzyło, że to takie połączenie trochę kwasu i zasady. I tlenek amfoteryczny reaguje zarówno z kwasami, bo skoro może zachowywać się jak zasada, no to będzie reagował z kwasami, jak i zasadami, no bo skoro może, być, może się zachowywać jak kwas, to będzie reagował z, z zasadami, ale nie reaguje z wodą. Także zapamiętajcie, to jest taka ciekawostka: tak? tlenki amfoteryczne reagują z kwasami i zasadami, ale nie reagują z wodą. Przykłady to tlenek glinu, na przykład, to jest taki najbardziej popularny, Al2O3 lub tlenek berylu BEO. No i dalej mamy nasz tutaj tlenki obojętne, czyli takie, które nie reagują. Tlenek obojętny nie reaguje z kwasami, nie reaguje z zasadami i nie reaguje z wodą. Jak sama nazwa wskazuje, jest obojętny. Tlenek węgla 2, czyli popularnie nazywany czadem CO, i tlenek azotu 2. To są takie substancje, które są obojętne, czyli nie będą reagowały, czyli nie, przy, nie zajdzie żadna reakcja chemiczna z nimi, jak będzie próbować coś skombinować. No dobrze, to. Tyle o charakterze chemicznym. Pamiętajcie, tlenki mogą być kwasowe, zasadowe, amfoteryczne i obojętne. Tu macie ładnie przykłady rozpisane. A teraz pytanie: jak doświadczalnie możemy udowodnić, jaki jest charakter chemiczny danego tlenku? No to przygotowałem dla Was takie przykłady. Nie mam doświadczeń, ale myślę, że na tyle się postarałem, żeby to wszystko było tutaj elegancko rozrysowane na tyle, na ile mogłem, żeby to też było dla Was w miarę oczywiste. Słuchajcie, reakcja wybranych tlenków metali. I nie metali z wodą. Co my tutaj mamy? Mamy sobie e, następujące substancje. Tlenek wapnia, jak widzicie, taka biała substancja. E, substancja stała tlenek miedzi 2 i tlenek siarki 4. To jest bezbarwny gaz, więc go oznaczyłem taką chmurką, żeby wam się kojarzyło. E, macie wzory CaO, CUO i SO2. Mamy wskaźniki, z których będziemy korzystali, czyli mamy fenoloftaleinę. Fenoloftaleina jest bezbarwna. W substancjach, które wykazują charakter zasadowy, fenoloftaleina zmienia się na kolor malinowy, czy też fioletowy. Potem mamy oranż metylowy, to jest wskaźnik kwasowy z kolei, który normalnie jest pomarańczowy, a w kwasach zmienia się na kolor czerwony. Też wyraźnie widać tą zmianę. No i teraz zobaczcie, mamy probówki, trzy probówki, które są wypełnione wodą. H2O, H2O, H2O. I po kolei, gdybyśmy dodawali te substancje do wody, to teraz uwaga, tlenek wapnia, gdybym dodał sobie Dowody tutaj. Dodajemy sobie tlenek wapnia do wody. Tak do naszej pierwszej probówki. I nie zobaczyłbym tej reakcji, gdybym nie użył pewnej rzeczy. Ta pewna rzecz to uwaga: fenolftaleina. Fenoloftaleina to jest właśnie wskaźnik, który udowodni mi, że powstała zasada, że tlenek wapnia jest tlenkiem zasadowym, bo reaguje z wodą i otrzymujemy dzięki temu zasadę. I teraz co się dzieje z fenoloftaleiną? Ona jest bezbarwna, nabieracie ją sobie z pojemniczka, jest bezbarwna, wkraplacie kilka kropelek do tej wody i dopiero potem wsypujecie ten tlenek wapnia, który ma, jak widzicie, biały kolor. On słabo, bo słabo, ale reaguje z wodą i teraz on będzie powodował zmianę koloru fenoloftaleiny na ten malinowy. A z kolei ten kolor malinowy, ponieważ woda jest bezbarna, będzie nam właśnie, tak jak tutaj macie na tym zdjęciu obok będzie nam się pojawiał w tym naszym roztworze po reakcyjnym, w sumie to tak, no bo zaczęła reakcja wody z tlenkiem wapnia. I powstała zasada. Dlatego to jest tlenek zasadowy, bo zmienia kolor fenoloftalin na malinowy. Gdyby nie był tlenkiem zasadowym, no to by tego nie zrobił. Fenolophtalina by swojego koloru nie zmieniła. No dobra, mamy dalej. Kolejna sprawa to tlenek miedzi, tlenek miedzi 2. Tlenek miedzi 2. Hmm, tutaj sobie zrobimy tlenek miedzi 2. Jest substancją, która, która nie będzie reagowała z wodą. Czyli w zależności od tego, czy byśmy dodali sobie fenoloftaleinę, czy oranż metylowy, nie zobaczymy żadnej zmiany, dlatego że tlenek miedzi nie rozpuści się, nie będzie, znaczy nie rozpuści się w sensie nie będzie reagował z wodą, więc nie powstanie ani nam, tlen, ani nam mm, zasada, ani kwas. Więc też nasze wskaźniki pod tytułem fenoloftaleina i e, oranż metylowy nie zmienią koloru. Więc po prostu mieć będzie sobie leżała na dnie probówki, a woda będzie go opływała. No więc nic się nie wydarzy, po prostu. No i na końcu mamy sobie e, SO2, czyli tlenek siarki, tlenek siarki 4, który tutaj sobie wpompujemy bąbelkami do tej naszej e, wody, i kilka kropel oranżu metylowego do tego dodamy. Oranż metylowy tutaj jest. Oranż metylowy jest wskaźnikiem kwasowym. On normalnie jest pomarańczowy. I teraz uwaga, jeżeli. Mamy kwas, to ten pomarańczowy kolor będzie zmieniał się na kolor czerwony, i zaobserwujemy, że ten. Kolor pomarańczowy zmieni się na czerwony, dlatego że powstanie w wyniku reakcji tlenku siarki 4 z wodą powstanie kwas, kwas siarkowy 4, czyli tlenek siarki 4 ma właściwości kwasowe. Tak? Także oranż metylowy pokazał nam przez zmianę swojego koloru na czerwony, że powstał nam kwas, czyli tlenek siarki 4 wpompowany do wody ma takie, a nie inne właściwości, także właściwości kwasowe. Dobra, to już wiecie. No idziemy sobie teraz dalej reakcję wybranych tlenków metali i niemetali z kwasem i zasadą. Reakcja tlenków z roztworem kwasu solnego. I teraz, co jest ciekawe, roztworem, tak? Czyli mamy rozpuszczone HCl w wodzie i to jest roztwór kwasu solnego. Dodałem go do trzech probówek, jak widzicie. Także pamiętajcie, to jest roztwór kwasu solnego czy też kwasu chlorowodorowego z dodatkiem oranżu metalowego, czyli w każdym z nich jest oranż metalowy, czyli tak naprawdę w każdej z, z tych probówek jest bardzo, bardzo rozcieńczony oczywiście kwas chlorowodorowy, tutaj jest, niestężony, nie, nie stężony, tylko rozcieńczony mocno, czyli o niewielkim stężeniu procentowym. I w każdym z nich jest też oranż metylowy. A skoro już wiecie, że oranż metylowy jest wskaźnikiem kwasowym, no to wiecie, że on spowoduje, że probówki będą miały, zabarwienie tego, co jest w probówce, będzie miało kolor czerwony. No bo mamy tam, e, mamy sobie tam kwas. No i teraz uwaga, jeżeli dodaję do pierwszej probówki CAO, czyli tlenek wapnia, który jest tlenkiem zasadowym, a wiadomo, że tlenki zasadowe reagują z tlenkami kwasowymi, i co zrobią? I zneutralizują ten kwas, jeżeli oczywiście ilość tego tlenku wapnia będzie na tyle duża, że jakby da radę przereagować z całym kwasem solnym, który będzie w tej probówce. Dlatego to stężenie niewielkie jest ważne w tym doświadczeniu. I co się wydarzy? Po czym ja będę widział, że ta reakcja zaszła? Ponieważ, uwaga, oranż metylowy, który był czerwony w wyniku tego, że był tam kwas, jeżeli ten kwas zostanie zneutralizowany przez tlenek zasadowy, jakim jest tlenek wapnia, to zmieni się z powrotem na kolor pomarańczowy, czyli będziemy widzieli w wyniku tej reakcji zobojętnienia, ona tak się fachowo nazywa, będziemy widzieli zmianę koloru z czerwonego na pomarańczowy, tego naszego oranżu metalowego. No dalej mamy następną probówkę, do której mogę sobie wrzucić tutaj do której mogę sobie wrzucić tutaj nasz tlenek krzemu 4. Tu, tak, w obecności HCl i w obecności oranżu metalowego. No i co się, co się wydarzy? Słuchajcie, ponieważ oranż metalowy oczywiście miał kolor czerwony, ponieważ był kwas i dodałem tego naszego SiO2, czyli tlenku Krzemu 4, i nic się nie zmieniło. To znaczy, że ten tlenek Krzemu 4 nie, nie zneutralizował naszego kwasu solnego, czyli będzie miał też właściwości kwasowe. Pamiętajcie o tym, tak? Nie zmienił nam koloru oranżu metalowego, no bo był czerwony, bo był tam kwas. W związku z tym. Nie zmienił się kolor oranżu metylowego, nadal mamy kwas. No i na końcu mamy tlenek siarki 4. Znowu oranż metylowy w obecności HCL był czerwony. Jak dodałem sobie, wpompowałem tutaj do środka tlenek siarki 4. Też kolor oranżu metalowego się nie zmienił, dlatego że tlenek siarki 4 też jest tlenkiem kwasowym. W związku z tym oranż metalowy pozostał czerwony, no bo był w kwasie. Tak więc jaką jedyną tutaj sytuację mieliśmy? Kiedy tlenek wapnia w probówce nr 1 zneutralizował odpowiednią ilość oczywiście kwasu solnego i powstało nam, powstało nam albo substancja obojętna, tak, jakiś roztwór substancji obojętnej, albo nawet lekko zasadowy, jeżeli mieliśmy więcej tego tlenku wapnia i on zneutralizował cały kwas solny i został potem sam. No dobra, jedziemy dalej reakcja tlenków z roztworem i tu znowu wodorotlenku sodu tym razem, tak, czyli zobaczcie, nie kwasem tylko zasadą, tak, to jest zasada i dodatkiem fenoloftaleiny. Teraz już nie oranż metylowy, bo on jest kwasowym wskaźnikiem. Teraz mamy fenoloftaleinę, czyli wskaźnik zasadowy. No W związku z tym tak, wszędzie tutaj mamy roztwór, czyli rozpuszczone NaOH w wodzie, wszędzie mamy odrobinę fenoloftaleiny, która przypominam wam, normalnie jest bezbarwna, a w zasadach jest malinowa, czyli wszędzie tutaj będzie roztwór malinowy, dlatego że hmm, to zaznaczę Wam, chociaż im potem nie wymarzę, e, tylko pamiętajcie o tym, tak, że w każdej z tych próbówek roztwór jest malinowy, dlatego, że NaOH powoduje, że fenoloftalina zmienia się na kolor malinowy. Tutaj macie taką ciekawą rzecz, ponieważ pod probówką numer 2 macie znaczek X, oznacza on po prostu ogrzewanie, tak? także tu akurat musimy ogrzewać. No i po kolei. E, mamy sobie taką sytuację, że mam ten nasz tlenek wapnia 2 i też go dodaję tutaj do tej naszej probówki numer 1 i niestety, albo stety, nic się nie dzieje z naszym kolorem e, naszego roztworu. On nadal pozostaje malinowy, Czyli był malinowy, zostaje malinowy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że CaO, czyli tlenek wapnia, również jest tlenkiem zasadowym. Więc, jakby fenolftalina pozostaje nadal malinowa. Tak samo jak byłoby w NAOH. Znaczy, jak jest w NAOH. Następna sytuacja jest taka, że mamy ten tlenek krzemu 4, który dodajemy do probówki numer 2, którą ogrzewamy, i po jakimś czasie okaże się, że ten roztwór malinowy, tak, czyli ten kolor, kolor malinowy, po prostu zniknie. I to jest dowód na to, że NAOH, oczywiście w niewielkim stężeniu, pamiętajcie o tym, że w niewielkim stężeniu e, zostanie zneutralizowany przez dodatek tlenku krzemu, co dowodzi tego, że ten krzemu 4 ma właściwości kwasowe i reaguje z zasadą, neutralizując ją tak naprawdę, tak? Także fenoloftalina odbarwiając się, pokaże nam to, zniknie nam ten kolor malinowy i będziemy wiedzieli, że tlenek krzemu 4 ma właściwości kwasowe, bo zneutralizował zasadę, która tam wcześniej była. No i dalej mamy ostatnią probówkę, probówkę numer 3 gdzie pompujemy sobie SO2, tlenek siarki 4, no i znowu tutaj fenoloftalina, która była, powodowała, że NOH, roztwór NaOH był malinowy, znowu fenoloftalina się odbarwi, dlatego że tlenek siarki 4 jest tlenkiem kwasowym, tworzy kwasy. Znowu kwas zneutralizuje zasadę, czyli NaOH, która tam była, co powoduje, że fenoloftalina straci swój kolor malinowy i będzie bezbarwna. No, i w ten sposób, za pomocą tych wskaźników, jesteśmy w stanie określić charakter chemiczny niektórych tlenków i sprawdzić, jak reagują czy to z kwasami, czy z zasadami, i jak reagują z wodą. Także tak sobie przeanalizowaliśmy to wszystko. Mam nadzieję, że ogarnęliście te wszystkie kolorki. No, i na sam koniec, słuchajcie, taka ciekawostka, co wspólnego z tlenkami ma szkło jakie są jego rodzaje, właściwości i zastosowanie. Co jest ciekawe, że szkło ma dużo wspólnego z jednym z najbardziej popularnych minerałów na naszej planecie, czyli kwarcu, który w formie minerału będzie miał taką ładną, regularną strukturę, jakbyśmy sobie go oglądali. Jest taka nauka, która się zajmuje właśnie budowaniem, badaniem kryształów, nazywa się krystalografia i tam właśnie sprawdza się, jakie jest ułożenie tych wszystkich atomów. Tlenek, tlenek krzemu 4, czyli SiO2 i tutaj mamy elegancki rozkład właśnie tych atomów, Tlenu i atomów krzemu. No i teraz uwaga, jego najpopularniejszym, czyli tego tlenku krzemu 4, najpopularniejszym zastosowaniem jest to, że on jest używany do produkcji szkła. Czym w takim razie jest szkło? E, moi drodzy, szkło to nic innego jak bezpostaciowa mieszanina, w której głównym składnikiem jest tlenek krzemu. Głównym, ale nie jedynym. Co to znaczy bezpostaciowa? Zwróćcie uwagę teraz na to, to co tutaj widzicie, to jest struktura szkła. Porównajcie sobie strukturę kryształu. Tak, uwaga, strukturę kryształu. E tlenku krzemu 4, czyli kwarcu, a tutaj struktury szkła. Jak widzicie, nie ma tej regularności. Ten brak regularności wpływa na specyficzne właściwości szkła, no i jakby podgrzewanie do wysokiej temperatury i dodatek różnych innych substancji powoduje właśnie, że szkło jest substancją bezpostaciową. Tutaj przygotowałem krótki materiał pokazujący, jak powstaje nam to szkło, bo wielu z nas używa oczywiście szkła, ale niewielu z nas tak naprawdę wie, co to jest szkło. Także tutaj widzicie, tu jest ta cała masa różnych Substancji, między innymi oczywiście głównie tlenku krzemu 4, ale też dodatek tutaj jest węglanu, węglanu sodu, między innymi tłuczki szklanej też można tutaj dodawać. No i to wszystko w wysokiej temperaturze, około 1200 do 1400 stopni Celsjusza, czyli bardzo wysokiej temperaturze, jest przetapiane, jak widzicie, i cięte na takie kawałki, w zależności od tego, co chcemy z tym zrobić. I te kawałki potem są wpompowywane do form, jakie chcemy wytworzyć. Tak to się produkuje bardzo szybko. To pamiętajcie, że ta masa ma ponad 1000 stopni. Stąd ta wysoka temperatura, czy znaczy stąd ten kolor, jaki tutaj macie. Tu widzimy cały proces, całe maszynowe tworzenie. Efekt tego, co tutaj widzicie, to są butelki, po prostu, tak? Także masowa produkcja butelek z roztopionego, właśnie szkła, którego głównym składnikiem jest tlenek krzemu-4. Teraz te po prostu maszyny biorą sobie ten, tą, tą, ten kawałek tego gorącego, tej gorącej masy szklanej, pompują w nią powietrze. Tu widać, jak tutaj na końcu właśnie robią się szyjki szklane, i w tym momencie w naszej. Całej w tej formie to, to, to szkło jest rozpompowywane jak balon i chłodzone szybko. I zobaczcie, jest wyciągane już w tym momencie, za chwilę będzie butelka. Także to, co tutaj widzicie, to jest właśnie forma, w której robi się, robi się butelki. O, to widzicie? Przekładane. O, widzicie? I one jeszcze widać, jak stygną po prostu, bo są jeszcze pomarańczowe. No i dalej to już jest zwykła kwestia nalepiania wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Także tak wygląda proces produkcji butelek. Po prostu to, co tutaj widzicie. Ze szkła. Dobra. Okej, okay, to sobie już spauzujemy. E, a tu z boku na zdjęciu, słuchajcie, w tym miejscu. W tym miejscu, o właśnie, jest szkło pod mikroskopem. I to wcale nie jest tak, że szkło jest takie gładkie, jak nam się wydaje, bo zwróćcie uwagę, że tutaj macie właśnie rand szkła. E, na przykład takiej butelki albo szklanki, z której pijemy. E, to chyba jest właśnie chyba szklanka. Po. No, po Powiększone 100 razy. I tutaj widać te wszystkie niedoskonałości tego szkła. Także, tylko, że to są na tyle małe doskonałości, że nie robią nam krzywdy. Także to jest bardzo dużym powiększeniu e, szklanka, bodajże. Tak dobrze pamiętam, to była szklanka. No właśnie, a jakie mamy rodzaje szkła jeszcze? Tak? Słuchajcie, mamy cztery podstawowe rodzaje szkła. Mamy szkło sodowo-wapniowe, gdzie jest dodatek właśnie Na2O i CaO. Jakie są jego cechy? Niska temperatura topnienia służy do produkcji. No, między innymi na przykład szklanek i szybokiennych. Tutaj jest właśnie struktura tego szkła. Jak widzicie, to są dodatki innych e, atomów, e, innych pierwiastków chemicznych, właśnie, e, które wpływają na takie, a nie inne właściwości tego szkła, i ono ma swoje zastosowanie. W zależności od tego, gdzie chcemy go zastosować, no to takiego, ani innego szkła będziemy używali. Szkło. Jenajskie. To jest, odporne, to jest szkło odporne na działanie wysokiej temperatury i jest m.in. używane do produkcji szkła laboratoryjnego i naczyń kuchennych, czyli tam gdzie wysoka temperatura, tak jak my na przykład w laboratoriach możemy ogrzewać coś na żywym palniku, na żywym ogniu, to żeby nie pękło. No i oczywiście też wkładacie coś do e, na przykład kuchenki, i ma się tam ogrzewać jakaś potrawa, to też w kuchni e, to szkło, te żaroodporne różne rzeczy też są używane, do tego jest tak zwane szkło jenajskie. Potem mamy szkło e, potasowo-wapniowe, jak widzicie, K2 ojca. Cało jest jako dodatek. Trudno topliwe i do produkcji szkła laboratoryjnego jest używane. Dalej mamy szkło potasowo-ołowiowe PBO i K2O. Łatwo topliwe, o dużej gęstości i silnym połysku po oszlifowaniu. Do produkcji soczewek w optyce i sztucznej biżuterii. Czyli na przykład w aparatach fotograficznych, w tych droższych obiektywach, jest używane właśnie to czy sztuczna biżuteria, która musi, musi ładnie, właśnie nam, ładnie nam odbijać światło, żeby to wszystko elegancko wyglądało. To też tam szkło potasowo-ołowiowe jest używane. Także taka ciekawostka. tlenek Krzemu 4, jak widzicie, ma duży, duży związek z, ze szkłem, no bo jest jego jednym z głównych składników. A jest tlenkiem, czyli tlenki mają dużo wspólnego ze szkłem, które wykorzystujemy na co dzień w naszym codziennym życiu. No to podsumowanie. Ruszamy, ruszamy w dalszą drogę z naszym Jasiem Fasolą. Więc, tak, po pierwsze, jakie właściwości i zastosowanie miały wybrane tlenki? O tym dzisiaj sobie mówimy. Tak, jakie mają wybrane tlenki? Po pierwsze, powiedzieliśmy sobie, jakie są kryteria podziału tlenków ze względu na rodzaj pierwiastka chemicznego, ze względu na stan skupienia. Pamiętajcie o tym, jaki charakter chemiczny mogą mieć tlenki. Mówiliśmy o tlenkach kwasowych, mówiliśmy o tlenkach zasadowych, o tym, co to jest amfoteryczność i mówiliśmy sobie o tlenkach obojętnych. Jak doświadczalnie możemy określić charakter chemiczny tlenków? No to była ta fenoloftaleina z wodą, oranż i różne tlenki dodawaliśmy. Potem było, jak się zachowują tlenki w obecności kwasów, jak się zachowują, obecności, jak się zachowują w obecności zasad. To też tutaj omawiamy, Wam wszystko, rysowaliśmy sobie kolorki. I ostatnie, co wspólnego z tlenkami ma szkło i jakie są jego rodzaje, właściwości i zastosowania. To też przed chwilą mówiliśmy o tym właśnie, że tlenek krzemu, 4, tlenek krzemu 4, który występuje w przyrodzie jako kwarc między innymi, jest jednym z głównych składników szkła. E wszystko przytapia się w temperaturze około 1200 do 1400 stopni Celsjusza i otrzymujemy różne rodzaje szkła w zależności od tego, co potrzebujemy, e no to taki materiał wsadowy tam jest. No mam nadzieję, że dużo się dowiedzieliście. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Pamiętaj o subie, dzwoneczku, łapce i tej całej YouTube'owej reszcie. Poleć mnie swoim znajomym. No, i do zobaczenia w kolejnej lekcji.